Dzień dobry, moje drogie strzelce. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na następne 24 godziny. Chciałam również powiedzieć, że w weekend pojawią się filmy miesięczne. Wypatrujcie zatem nowej playlisty, w której zostaną one posegregowane. Filmy miesięczne lunarne. Zaczynamy, moje drogie strzelce. Decyzje, ty sam. To też Twoja energia. Pogadaj z panną na temat decyzji, którą musisz podjąć. Lub spędź czas w ciszy, żeby porządnie przeanalizować, co naprawdę kryje się pod konkretną alternatywą, z którą masz do czynienia, zanim zaczniesz działać. I to jest taka trochę jakby na pierwszy rzut oka informacja. Bo w ogóle decyzje, alternatywy, wybory, życzeniowe myślenie, nie wiesz do końca, co się za tym kryje, to jest energia dnia, siódemka kielichów. Trzeba szukać dalej, ale wybierać to, co dla Ciebie dobre. Więc szukasz dalej i zanim zrobisz kup teraz, jak to się mówi, zanim się w coś zaangażujesz, to dowiadujesz się, dopytujesz, doczytujesz, co kryje się głębiej w tej sytuacji. I to jest energia dnia, tak? Szukaj głębiej, patrz jakby głębiej na sytuację, sprawdź, co się kryje za konkretnymi możliwościami, co jest Tobie naprawdę oferowane. Nie myśl życzeniowo, zapisuję tytuł filmu, nie myśl życzeniowo. Bo dlaczego nie myśl życzeniowo? Bo siódemka kielichów to jest super energia, jeśli chodzi o wyobraźnię, kreatywność i tak dalej. To są nasze marzenia. Czasami możemy się zawieszać, trochę porozmarzać się i tak dalej. Ale tutaj chodzi o to, żeby nie myśleć życzeniowo, dlatego że później te myśli Twoje, te pragnienia, one się przekładają na działania, to karty pokazały. I chodzi o to, żebyś wybrał dobrze. Bo i tak masz dużo na talerzu, moim zdaniem, tutaj. No więc zwróć uwagę, to należy być świadomym tego, że sprawy wymagają czasu, cierpliwości albo ponownego powrotu do równowagi. I trzeba się być może dobrze zastanowić na spokojnie, jak spowodować, co zrobić, a czego nie robić, żeby sprawy wróciły do równowagi. Tak? Że teraz coś jest po prostu do góry nogami, stoi na głowie jakaś sytuacja. Są możliwości, żeby to zmienić, natomiast ta decyzja może być bardziej skomplikowana niż Ci się wydaje. Trzeba się dowiedzieć więcej, przeanalizować wszystko, sprawdzić, zastanowić, jak wrócić w tej sytuacji do równowagi, jak ją znowu postawić w pionie, jak uporządkować, jak zorganizować, ok? Dużo pracy pokazuje się też u strzelca, dużo obowiązków, w ogóle zadań dużo. Więc powiedziałabym, że pod koniec dnia, jeśli będziesz w takiej energii, że właśnie wracasz z pracy, jeszcze czekały jakieś rzeczy w domu i tak dalej, dobrze jest zaakceptować pomoc od innych, po prostu. No, to też się pokazuje jako ważne. I pamiętać, że jeśli chodzi o ten wybór, o tą decyzję, o te dalsze poszukiwania, kłopotliwe mogą być detale, kłopotliwe mogą być szczegóły. Kłopotliwa może być konkurencja. Konkurencja może Ci nastręczyć jakichś kłopotów, problemów. To dla kogoś może było ważne. Więc wydaje mi się, że znajdziesz rozwiązanie, jak z sprawami zarządzić, jak je zorganizować, żeby one wróciły do równowagi, ale potrzebujesz czasu, przemyślenia, po prostu posiedzenia w ciszy, na spokojnie zastanowienia się nad tym, zanim to się wydarzy, tak? Zanim znajdziesz tutaj ten złoty środek, to remedium na tą sytuację. Bo tak jak powiedziałam, kłopot w detalu, cały szkopuł tkwi w szczegółach. Lub jest konkurencja, która powoduje, że jest jakiś chaos, jest jakiś harmider w Twoim życiu zawodowym. Lub konkurencyjne cele Twoje i kogoś. I wskazówka na tę sytuację, spokojnie, następna karta trójka kielichów i cesarzowa, czyli 3-3. Tutaj też, no słuchajcie, może warto z kimś jeszcze o tym porozmawiać, ale niewątpliwie zastanowić się na spokojnie, po prostu przemedytować sobie sytuację, przeanalizować, zanim zaproponujesz jakieś rozwiązanie lub zaczniesz działać w kierunku unormowania spraw, zrównoważenia spraw.
I taka jest dla Was informacja. Bardzo Wam dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.